Znajdujemy się na kompleksie rekreacyjno-sportowym Źródlana, gdzie właśnie odbywa się spotkanie żarskich seniorów w ramach obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora. Jest z nami pani Alicja Walasek, przedstawicielka żarskich seniorów. Pani Alicjo, wspólna biesiada kończy objazdową wycieczką po żarach. Jak ocenia pani atrakcje przygotowane dla żarskich seniorów? No jestem bardzo zadowolona. Byliśmy z wizytą w ratuszu, gdzie podejmował nas w imieniu pani burmistrz, pan wiceburmistrz Olaf Napiórkowski. Następnie zwiedziliśmy strefę przemysłową. Ogromne wrażenie na nas zrobiła. Teren zabudowany. Kto tam nie był przynajmniej przez 5 lat, to jest lotnisko nie do poznania. Później pojechaliśmy do Zielonego Lasu na trzy wieże, a następnie tutaj przyjechaliśmy na kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Źródlanej, gdzie mamy wspólny poczęstunek, za co ogromnie organizatorom dziękujemy za atrakcje, no i umożliwienie nam takiego miłego spotkania. A co pani się najbardziej podobało? Najbardziej? No podobała mi się jednak strefa przemysłowa. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ no ja z przeszłości pamiętam, kiedy było tam jeszcze lotnisko, odbywały się przystanki Woodstock. Miałam to szczęście pracować w Urzędzie Miejskim i w zasadzie na moich oczach dokonywano projektowania tej strefy, uzbrajania jej, sprzedaży poszczególnych działek i te zakłady no dopiero tam powstawały. Bardzo dziękujemy pani. Dziękuję również. Co tam powtórzyć? Wywiady z żarskimi seniorami będzie można przeczytać w najbliższym numerze Kuriera Dwójki. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 relacjonowali Maurycy Pękola i Malwina Smarzyńska. Pogoda dzisiaj w tym cudownym dniu bardzo dopisuje. Dziękujemy. 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 Dziękuję.